Cześć. Zapraszam Was na porównanie wytrzymałości prądowej dwóch przewodów elektrycznych najczęściej stosowanych w instalacjach elektrycznych naszych mieszkań i domów, czyli 3 x 1,5 m2 do instalacji obwodów oświetleniowych oraz 3 x 2,5 m2 do instalacji obwodów gniazdkowych. Jak widzicie, żyły mamy połączone szeregowo i dwie żyły robocze w każdym przewodzie będą przewodziły prąd. W związku z czym będziemy mieli realne warunki. Dla tabeli długotrwałej obciążalności przy przekroju 1,5 oraz 2,5 m2, dla przewodu wielożyłowego, gdzie dwie żyły są robocze oraz instalacja jest pod tynkiem, różnice obliczonej obciążalności są bardzo podobne, 18 i 19 A. Jednak przewody różnych producentów mogą się różnić. W tym filmie wykonamy testy na różnych natężeniach prądów. Za pomocą amperomierza będziecie widzieć, jakie jest natężenie prądu, za pomocą stopera będziecie widzieli czas i pirometrem będę badał temperaturę po każdych 5 minutach na dwóch przewodach w środku, na zewnętrznej osłonie. Pierwszy test 5-minutowy rozpoczniemy od natężenia prądu płynącego przez nasze przewody. 20 amperów. Tak więc rozpoczynamy test. Dalszą część filmu przyspieszę. Jeżeli chodzi o złączki, to przy okazji przetestujemy dwa rodzaje złączek. Pomiędzy przewodem 1,5 oraz 2,5 m2 jest złącza Canluxa, czyli zwykła, jak widzicie, kostka łączeniowa maksymalnie do 2,5 m2. Nigdzie nie znalazłem w internecie oraz na stronie producenta maksymalnej obciążalności. Dodatkowo wykorzystamy złączkę Wago, też do 2,5 m2, która jest do 24 A. Bardzo malutka, wsuwana, wygodna złączka, w związku z czym przy okazji podczas testów, porównania przetestujemy sobie te złączki, zobaczymy jak one się będą prezentować na końcu naszego testu. Gdy już zobaczymy, że ostatni przewód prawdopodobnie 2,5 m2 będzie zdegradowany, to zakończymy oczywiście test. Wykorzystam tutaj przyspieszenie 8-krotne, aby nie tracić Waszego czasu. Ale widzicie, stoper, w związku z czym żadnych manipulacji tutaj nie będzie. Wszelkie zmiany chwilowe, ustawienia kamery będą oczywiście realizowane na bieżąco, nie będzie tutaj nic przycinane. Za pomocą pirometru będziemy badać temperaturę i spisywać wyniki, tak więc na bieżąco możecie sobie porównywać, jak to się kształtuje. A te różnice będą dla Was na pewno bardzo ciekawe. Przy małym natężeniu różnice są niewielkie, ale przy wyższym natężeniu, które nie powinno oczywiście mieć miejsca na tych przewodach, będzie już znacząca różnica, co powinno dać Wam do myślenia podczas instalacji elektrycznych wykonywanych samodzielnie jako instalacji bezpiecznych. Pamiętajcie, aby 1,5 m2 nie stosować do obwodów gniazdkowych, tylko do obwodów oświetlenia, zgodnie z zaleceniami dla instalatorów. Jeżeli będziemy instalować obwody gniazdkowe, to starajmy się minimalnie wykonywać takie obwody na przewodzie 3 x 2,5 m2. Teraz obserwujcie i na końcu zobaczymy podsumowanie testów.
Natężenie prądu, jakie obecnie przepływa przez przewody, to 48 amperów. To już jest naprawdę bardzo duże natężenie, które oczywiście przez te przewody nie powinno płynąć. Jak widać, różnice w temperaturach obydwu przewodów są znaczące, co powinno dać do myślenia względem odpowiedniego dobierania przewodów. Jak widać, z łączka Canluxa dalej przewodzi prąd, ale już jest roztopiona mocno. A z łączka Wago delikatnie się topi, ale cały czas jeszcze jest twarda, więc można uznać, że ta złączka to jest bardzo, bardzo udany element tego połączenia. Jak widać, przewód o przekroju 1,5 mm kwadrat już się mocno degraduje. Izolacja oraz powłoka zewnętrzna z polwinitu już się topi, łączy ze sobą, czyli ogólnie mówiąc już jest tutaj pełna degradacja, chociaż żyły dalej przewodzą prąd. Jeżeli chodzi o przewód 3 x 2,5 mm kwadrat, gdzie obecnie dwie żyły są obciążone, to już powolutku można zaobserwować, że polwinit, czyli izolacja oraz powłoka zewnętrzna biała, już są bardzo, bardzo miękkie i zaczynają lekko dymić. W związku z czym niebawem już pewnie będziemy mieli obserwacje topienia powłoki oraz izolacji. Tutaj jeżeli chodzi o 1,5 mm kwadrat, no to mamy już ponad 200 stopni Celsjusza, a tutaj około 140. Czyli zbliżamy się już do temperatury topienia polwinitu, która jest na około 160 do 180 stopni Celsjusza. Mamy już bardzo duże natężenie prądu. I teraz taka drobna informacja dla Was. Możemy mieć dwa przewody od różnych producentów o tym samym przekroju i jeden będzie się topić przy danej temperaturze, a inny przy na przykład troszeczkę wyższej. Dlatego też, jeżeli bardzo nam zależy na wysokiej jakości instalacji elektrycznej, warto kupować przewody w hurtowniach dobrej jakości, sprawdzone. Nie będę tutaj reklamował żadnego producenta, ale warto zwrócić na to uwagę. Jak widzimy, przewód 1,5 mm kwadrat już jest kompletnie zdegradowany, chociaż nadal przewodzi prąd, a żyły ze sobą się nie złączyły. Kostka łączeniowa Wago, którą tutaj mamy okazję obserwować, daje świadectwo naprawdę bardzo wysokiej jakości, szczególnie, że jest dostosowana tylko do 24 amperów, a mamy teraz do czynienia z 55. Chwilowo, już tak, żeby dokończyć ten test porównawczy, obciążymy obydwie żyły w obydwu przewodach natężeniem prądu na poziomie 65 amperów. Jak widać, tutaj mamy już ogromne temperatury i już mamy ponad 170 stopni Celsjusza na powłoce przewodu 2,5 mm kwadrat, w związku z czym możemy już obserwować, jak ulega degradacji. Dymu i smrodu jest dosyć dużo, jak zresztą sami widzicie. Tak więc ja już będę kończył ten test, wyłączam zasilanie, bo szkoda już dalszego testowania, wszystko już jest jasne. W normalnych warunkach do takich natężeń oczywiście nie dojdzie, ponieważ mamy wyłączniki nadprądowe, które zabezpieczają obwody, aby tak wysokie prądy oczywiście nie płynęły w tych obwodach instalacyjnych. Jak widać, złączka Canluxa stopiła się kompletnie. Złączka Wago oczywiście też się lekko stopiła, ale nadal prezentuje się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o przewód 1,5 mm kwadrat, izolacja oraz powłoka zewnętrzna, to już jest kompletny dramat, ale nie ma się co dziwić, bo oczywiście obciążyliśmy tutaj przewody kilkukrotnie wyższym prądem, tak więc nie ma się co oczywiście dziwić. Ale widać jednoznacznie tutaj różnicę i przewagę przewodu o przekroju 2,5 mm kwadrat nad 1,5 mm kwadrat, co w praktyce Wam pokazuje już dużą różnicę w tym zakresie i temperaturową, i wytrzymałościową. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!